audytorscy sportowcy na olimpiadzie. I to na olimpiadzie zimowej. Pamiętamy, że ostatni raz Torunian w takiej olimpiadzie, a więc zimowej, brał udział w 1972 roku. Był to hokeista na lodzie, a teraz znakomita, wspaniale przygotowana para łyżwiarska w łyżwiarstwie figurowym. Jesteśmy zadowoleni, że nam się udało za pierwszym razem, ponieważ była możliwość jeszcze zdobyć kwalifikacje we wrześniu w Oberstdorfie. Ale nam się udało za pierwszym razem i jesteśmy bardzo zadowoleni. Dla nas to było naprawdę duże wyróżnienie, że udało nam się za pierwszym razem po tak krótkim czasie jeżdżenia ze sobą. Każde przygotowanie do zawodów są bardzo ważne i do każdych zawodów przygotowujemy się jak do najważniejszych zawodów, ponieważ wszędzie chcemy się pokazać jak najlepiej, więc naprawdę bardzo ciężko pracujemy. Wsparcie ze strony miasta jest także konkretne, bo mianowicie od kwietnia młodzi zawodnicy mogą liczyć na stypendium sportowe miasta Torunia. To kwota 3000 zł miesięcznie dla każdej z tych osób. Będzie dla nas to duża pomoc w treningach i myślę, że też w dodatkowych treningach poza lodem, gdzie będziemy mieli więcej możliwości.